Wyjaśnienia aktualizacji tajnych programów kosmicznych. Odcinek pierwszy. W roli Majka Waskowskiego, Sławomir Lernaciński. W roli Koreja Guda, Eni. Witam. Jestem Korej Gud i jestem tutaj z Majkiem Waskowskim. Witam. Dzisiaj przedstawiamy Wam pierwszą odsłonę wyjaśnień aktualizacji tajnych programów kosmicznych. Wiem, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy opublikowałem wiele aktualizacji. Dużo się działo w moim życiu osobistym i w biznesie, a Mike pomyślał, że będzie dobrze, abyśmy usiedli i przybliżyli niektóre z tych aktualizacji i zadali kilka waszych pytań oraz zobaczyli, czy możemy rozjaśnić nieco całą sytuację, ponieważ pojawiło się trochę zamieszania. Oczywiście z Waszych pytań wynika, że pojawia się wiele ludzi z różnymi informacjami, np. Kobra czy Galaktyczna Federacja i inni. Dostarczając je, zadają pytania, które są mieszanką tych dwóch rzeczy, podczas gdy moje informacje naprawdę nie mają nic wspólnego z informacjami innych ludzi. Tak więc jest wiele zamieszania. Być może poprzez omówienie niektórych z nich będziemy mogli. Pomożemy zaadresować pewne zniekształcenia. Tak, zgadza się. Jest tam wiele szczegółów i wiele dzieje się obecnie na naszej planecie, oraz wiele wydarzy się w przyszłości. Istnieje mnóstwo założeń, które nakładają się na wierzenia religijne ludzi i inne osobiste systemy wierzeń wokół tego, co posłyszano, jakieś urywki informacji z innych źródeł, więc ważne jest to, żebyśmy wyjaśniali. Ja też uwielbiam wyjaśniać to z perspektywy kontekstu materiału RA, czyli prawa jedności, który absolutnie koreluje ze wszystkim, co Korei mówił o tym, co materiał zdaje się sugerować, że jest to okres stopniowania, okres żniw, gdy przechodzimy do świadomości czwartej gęstości. W miarę jak zbliżamy się do tego momentu, w którym wydaje się, że nastąpi znaczące przesunięcie, wydaje się, że Korej uzyskał znacznie więcej szczegółów, którymi podzieliliśmy się na portalu www.ascensionworks.tv. Jednak myślę, że wiele osób nadal ich nie widziało. Tak więc mam nadzieję, że te filmy pomogą rozpowszechnić większą świadomość na temat niektórych aktualizacji i ważniejszych informacji, które otrzymał i którymi się z nami dzieli. Również Fabio i jego zespół pomagali nam w przygotowaniu niektórych 8 lub 10 aktualizacji TPK, które zostały nagrane automatycznym głosem, czego niektórzy ludzie nie lubią. Przygotuje on dla nas kolejny zestaw raportów, które zamierzamy zamieścić na YouTube, jednak większość z nich trafi na stronę www.ascensionworks.tv. Część z nich będzie dotyczyć niektórych z moich aktualizacji, których wielu ludzi nie widziało, np. o Zulusach lub nazywających siebie Ejozjanach. Cała ich historia została wydana przeze mnie, ale nie pamiętam kiedy dokładnie to było chyba rok temu. Jednak wiele osób tego nie widziało. Zolusi są bardzo znaczącą rasą, grupą jednostek oraz kolektywem, która będzie pełniła ważną rolę odnośnie tego, co będzie działo się tutaj w naszej przyszłości. W ostateczności sami ukończą szkołę, by stać się strażnikami i są na dobrej drodze, by to osiągnąć. Sugeruję, że są oni ciągle wzrastającą świadomością piątej gęstości. Tak, jest to świadomość wyższej gęstości. W porządku. Myślę, że dobrze byłoby zacząć. Moglibyśmy zapytać o najnowszą aktualizację, która została zatytułowana Bezprecedensowe aktualizacje, Linie Czasowe, Bitwa o Wyzwolenie Ziemi oraz Rozbłysk Słoneczny. Jest to dla mnie jedna z najbardziej bombowych aktualizacji, jakie kiedykolwiek wydaliście, ponieważ wydaje się, że po raz pierwszy podano stosunkowo jasne konkrety dotyczące linii czasowej. Co do której wydaje się, że jesteśmy osadzeni na stałe. Cóż, tylko raz uzyskałem do niej dostęp. Jeśli pamiętasz moje doniesienia z lat 2016-17, kiedy rozmawialiśmy o rozbłysku słonecznym, to informacje się zmieniały, ponieważ pochodziły od naukowców z TPK. I wiesz, że ich najlepszym szacunkiem. Był rok 2018, a potem powiedzieli, że będzie to 2024, kiedy będziemy wychodzili z minimum słonecznego, co jest najbardziej prawdopodobnym terminem. Było tam dużo zgadywania i nawet ci, z którymi się kontaktowaliśmy i którzy mają dostęp do wyższej świadomości oraz technologię zdalnego widzenia, nie znali dokładnej daty. To było prawie tak jak w Biblii, że nikt nie zna dnia ani godziny. Wydaje się, że takie panowało przekonanie nawet pośród anielskich istot pozaziemskich. W końcu nowi opiekunowie przejmują pieczę nad nami od niebieskich awian i przejdą przez cykl bycia liderami po tym, jak niebiescy awianie wykonali swoją pracę i wycofali się. Opisałem ich, że są przeciwieństwem istot cienia, czyli są istotami świetlistymi i kształtem przypominają człowieka. Kiedy zginają ręce, uwydatnia się ich opalizująca skóra, co jest bardzo hipnotyzujące. Po raz pierwszy zobaczyłeś te istoty podczas pobytu na stacji kosmicznej w 2017 roku. Tak, było to w zasadzie świętowanie ukończenia pewnego etapu lub jakaś inna ceremonia, w której uczestniczyli wszyscy przedstawiciele każdego lokalnego układu słonecznego z naszej gromady 52 gwiazd. To był pierwszy raz, kiedy wszyscy ich zobaczyli, jednak nie miałem pozwolenia, by z nimi porozmawiać. Jest jeszcze jedna grupa, która przyjdzie po tej i która pojawia się w tym samym czasie razem z nimi, ale nie mogę jeszcze o nich mówić. Ta nowa grupa opiekunów, która się pojawiła, współpracuje bardzo blisko z Emmim od Ejozjan, pochodzącym z grupy Zulusów. A oni za jego pośrednictwem dzielili się informacjami o przyszłości tego, co ma się wydarzyć u nas na skalę galaktyki i przedstawili linię czasową, której początek wyglądał na około 2024-2025 i która rozciągała się poza 2033 rok. Przedstawili mi linię czasową tego, co będzie się działo w naszym układzie słonecznym. Wiele osób ma problem z pojęciem czasu. A jest on zjawiskiem typowo lokalnym. Każda gwiazda, która wytwarza przyciąganie, ciągnie również przestrzeń wokół siebie i zagina ją. A grawitacja, która oddziałuje na lokalną przestrzeń, jest silnikiem napędzającym czas. Przestrzeń jest zniekształcana przez grawitację. Bez grawitacji nie ma czasu. Każda gwiazda w naszej lokalnej gromadzie ma swoją własną gęstość i częstotliwość. A także w różny sposób oddziałuje na przestrzeń, co jest nazywane wskaźnikiem skręcania. Weźmy kawałek przestrzeni i rozciągnijmy ją i skręćmy. Jest to coś, co grawitacja robi z rzeczywistą przestrzenią. Gdy jest ona skręcana w każdym momencie, to w jednym układzie gwiezdnym będą to trzy skręty na centymetr a w innym namierzony centymetr może to być 6. Z tego powodu w TPK mierzy się częstotliwość układu gwiezdnego i każda gwiazda posiada swój własny bombel czasowy z czasem płynącym wewnątrz niej, który jest całkowicie oderwany od sąsiedniego układu słonecznego. Lokalna sfera rzeczywistości jest indywidualną bańką czasową i czas płynie z prędkością typową tylko dla niej. W obrębie gwiazdy są planety, które oddziaływują ze sobą nawzajem. I wszystkie znajdują się w obrębie tej samej słonecznej bańki czasowej. Jednak każda planeta posiada swoją własną gęstość i w inny sposób oddziaływuje z przestrzenią kosmiczną wokół siebie, co oznacza, że ma swój indywidualny przepływ czasu. Musisz wiedzieć, że każda lokalna przestrzeń ma swoje własne ramy czasowe. To właśnie w ten sposób wyciągają nas z czasoprzestrzeni na 20 lat i zabierają na księżyc, na inną planetę lub w inny obszar, gdzie czas płynie inaczej, niezależnie od tego, co się dzieje tutaj na ziemi. Po tym jak po 20 latach skończysz wykonywanie swoich obowiązków Zostajesz przeniesiony z powrotem do zupełnie innego bąbla czasowego, gdzie rzeczy dziejące się w tej sferze przepływu czasu nie mają wpływu na tamten czas. Zostajesz więc umieszczony z powrotem na Ziemi 20 lat w przeszłości, kiedy to pierwotnie zabrano Cię i wszystko to jest robione tak, aby nie zaburzać przepływu czasowego w bąblu czasowym na Ziemi. Po prostu usuwają Cię na jakiś czas z tymczasowej strefy czasowej. Gdy przebywasz na statku kosmicznym, ma on napęd grawitacyjny i ta sztuczna grawitacja tworzy własne niewielkie ramy czasowe wewnątrz swojego tunelu grawitacyjnego, czyli tej studni czasowej. Zatem czas nie płynie tak, jak wielu ludzi myśli. Jest to trudne. Możesz powiedzieć, że jest to coś, co świat musiał zrozumieć 100 lat temu kiedy Einstein powiedział nam, że czas jest względny odnośnie do prędkości, z jaką się poruszasz. Dla mnie jest to do pewnego stopnia implikacją fizyki Douée'a Larsona, który mówił o tym, że czas jest trójwymiarowy i jest odwrotnością przestrzeni, co również jest zweryfikowane jako uzasadnione w prawie jedności. Są to więc dwa czynniki równania, które jakby zmieniają się stronami. I przechodzą w odwrotne zależności między sobą. Prawo jedności opisuje również grawitację jako metafizyczne połączenie, a czas określa jako czasoprzestrzenny metafizyczny wymiar. Więc czas jest taką siłą napędową metafizycznej rzeczywistości, która rozciąga przestrzeń, aby stworzyć te metafizyczne doświadczenia. Czas jest metodą zachodzenia metafizycznych doświadczeń. W ten sposób wszystkie doświadczenia umiejscowione są w czasie. Jeśli mamy czystą świadomość umiejscowioną gdzieś w przestrzeni z dala od gwiazd lub wpływów galaktyk, to nie podlega ona grawitacji. Osadzona jest ona w obszarze, gdzie przestrzeń jest bardzo nieznacznie lub wcale nie dotknięta grawitacją. Dlatego też istoty przekazujące swoje obserwacje nie mają tej samej perspektywy czasowej co my i widzą rzeczy w formie jednego pełnego obrazu. Po prostu widzą te wszystkie wydarzenia naraz. Percepcja przepływu czasu istoty, z którą mamy do czynienia, jeśli ta istota pochodzi z zupełnie innego bombla czasowego, jest zupełnie inna i trudna do powiązania z naszym. To dlatego niekiedy mają one problemy z komunikacją z nami, ponieważ nie mogą naprawdę zrozumieć, jak my doświadczamy czas, gdyż one doświadczają go całkiem inaczej. Myślę, że podobnie jest, kiedy śnimy, kiedy mamy szerszą perspektywę czasu, w którym istniejemy, i możemy wejrzeć w przyszłość i przeszłość w metafizycznym sensie, za pomocą symboli w czasie, kiedy jesteśmy w stanie śnienia. Na przykład jestem pewien, że wiele ludzi miało doświadczenie, kiedy alarm ma się załączyć, a ty masz sen. Postać we śnie mówi ci, już czas, już czas i wtedy budzisz się, bo twój alarm załączył się. W ten sposób możesz to obserwować, będąc w stanie snu. Możesz trochę zaglądnąć za tę zasłonę, aby zobaczyć przepływ czasu oraz poza ograniczenia śmierci, poza czas liniowy, który jest naprawdę iluzją percepcji. Interesujące dla mnie jest to, że ten rok, w którym mówisz, że rozbłysk słoneczny ma nastąpić, czyli 2033 lub 2034, jest również 22 lata po 2011 12 roku. Rok 2011 był datą, którą prawo jedności wskazało jako możliwy punkt zwrotny dla żniw, które miały nastąpić lub się rozpocząć. To, co oni mówią, jest trochę dwuznaczne, ale powiedzieli również, że nastąpi okres dysharmonii i okres intensywnej polaryzacji, który do niej doprowadzi. Powiedzieli, że rzeczy będą się nasilać aż do tego wydarzenia, które według nich mogło nastąpić 30 lat po 1981 roku, co dawało nam 2011 rok, ale teraz Korej zeznaje, że nastąpiło przesunięcie o dwa 11-letnie cykle Słońca od tej daty, więc wszystko wydaje się rozwijać właściwie. Teraz, gdy jesteśmy jeden jedenastoletni cykl słoneczny od 2012-2011 roku, ma sens dla nas, aby otrzymać tę aktualizację. Przynajmniej dla mnie ma to sens. Tak, ma. Ciężko jest nadać sens temu. Dlatego robią rzeczy, które robią. Myślę, że wiele z tego to fakt, że widzą, co dzieje się na Ziemi. Ludzie stracili nadzieję. Ludzie stali się bardzo zadufani w sobie i nie chcą oni zwalczyć. Czekają na zbawców, którzy mają się pojawić, na anielsko wyglądających kosmitów, którzy przyjdą i ich uratują. Jesteśmy tak bardzo zaprogramowani, aby szukać zbawców, że oni są naprawdę zaniepokojeni kierunkiem, w którym zmierzamy. Po tym, jak opublikowałem niektóre z tych aktualizacji, ludzie kontaktowali się ze mną i mówili: Jak możemy to zrobić? Nie jesteśmy w stanie. Musi nam ktoś pomóc. Nie możemy tego zrobić sami. Ludzie nie mogą tego zrobić. Mamy zaawansowane rasy kosmitów, którzy robią te rzeczy. Tamci mają znaczną przewagę w tym wszystkim. To tylko wymówka za wymówką. Popatrzymy na to, co stało się z ludźmi ambasadora Mika na ich planecie. To jedna z aktualizacji, którą zamieściłem, i jestem całkiem pewien, że zrobiono z tego wideo. Jeśli nie, to będzie. Tak, nie jestem pewien. Myślę, że tak było. Tam też jest wiele szczegółów. Jestem pewien, że nie umieściłeś tego w wideo. Myślę, że tak. Ludzie Mika byli popychani do zaadaptowania transhumanizmu przez bardzo anielskie typy kosmitów, które próbowały wprowadzić ich w tę agendę. Około 30-40% ich społeczności lightworkerów dała się na to nabrać i zaczęła im wszczepiać implanty. Jednak większość ludzi na planecie w końcu się postawiła, ponieważ zaczęli doświadczać coraz więcej totalitaryzmu, tak jak my, coraz więcej kontroli. Chcieli wszystkich śledzić i kontrolować ich ruchy. Chcieli odebrać im zdolność do podejmowania niezależnych decyzji w życiu oraz w pracy. Tego typu rzeczy. W zasadzie narzucono im komunizm i transhumanizm. Dlatego powstali. Wszyscy wyszli z pracy, wyszli na ulicę i pokojowo protestowali. I w ciągu trzech dni było po wszystkim. Kabał upadł i wszystko zostało zdemaskowane. Wszyscy wyszli i powiedzieli: Mam dość. Teraz widzimy, że dzieje się to w Chinach i Brazylii, ale nie w Europie, Stanach Zjednoczonych czy w Australii. Widzimy, że niektórzy ludzie ujawniają się. Ludzie mówią mi: O nie, pojawiła się taka grupa lub taka. To są małe grupy. To, co się wydarzyło na planecie ambasadora Micka, musi wydarzyć się tutaj. Każdy po prostu musi powiedzieć. Zapomnijcie o tym nonsensie. Nie bierzemy już w tym udziału. Wychodzimy na ulicę. Dojdzie do przemocy, ale nie musi to być przemoc dosłowna. Przewyższamy ich liczebnie 99 do 1. Pierwszym zniekształceniem, o którym mówi prawo jedności, jest wolna wola. To zawsze opiera się na wolnej woli. Jeśli kolektywnie wybieramy nową rzeczywistość jako planeta, to czekamy na jej manifestację, prawda? Tutaj cofamy się do tego, o czym mówiłem poprzednio odnośnie tych różnych ram czasowych w różnych bąblach czasoprzestrzennych. Na powierzchni Ziemi, pomimo całej wolności, która wydarzy się w ciągu następnej dekady w naszym Układzie Słonecznym, na Marsie w przyszłości, kiedy przyjdą wyzwolić tę planetę oraz inne bazy i obiekty, tak naprawdę nie będzie miało większego wpływu na to, co dzieje się na powierzchni planety w ujęciu czasowym. To wszystko, co się dzieje w tych różnych ramach kontinuum czasoprzestrzennego, wpływa na ich sferę czasową. Na naszą wpłyną nasze własne działania. Prawo kosmiczne narzuca nam to, że to my tak naprawdę stworzyliśmy ten bałagan. Byliśmy manipulowani i daliśmy się nabrać na ich sztuczki oraz tego typu rzeczy, ale to my stworzyliśmy ten bałagan. Wszyscy kolektywnie dajemy przyzwolenie na to, co się obecnie dzieje, pomimo stwierdzeń ludzi. Nie, nie wyrażam na to zgody, pisząc w internecie, nie zgadzamy się i wciskamy Enter. Zgadnij co, zgadzasz się? Wszyscy się z tym zgadzamy. W pewnym momencie wszyscy będziemy musieli wycofać nasze przyzwolenie. Musimy więc podjąć decyzję odnośnie rodzaju przyszłości, jakiej będziemy doświadczać w naszej lokalnej sferze czasowej tu na Ziemi. Grupy pozaziemskie robią co mogą, aby oczyścić inne sfery planetarne w naszym układzie słonecznym, ale jest to coś, co zajmie dekadę. To jest jedna z ostatnich twierdz Grupy Oriona i Syndykatu Andromedy. Oni tu są. I utknęli tutaj w kilku innych sąsiadujących z nami układach słonecznych, podobnych do naszego. Nie mają dokąd uciec. Są zmuszeni być tutaj aż do nastąpienia rozbłysku słonecznego, a siły pozytywnych grup pozaziemskich napływają na obrzeża Układu Słonecznego i przesuwają się do centrum jednocześnie, pomagając nam. Pełnią rolę wsparcia. Jednak ludzie, którzy będą wykonywać całą ciężką pracę, należą do sojuszu TPK oraz do Globalnej Ligi Narodów Galaktycznych. Raport, który przedstawiłem wcześniej, opisuje posunięcie Globalnej Ligi Narodów Galaktycznych, deklarującej przed międzyplanetarnym konglomeratem korporacyjnym swoje wyzwolenie i niezależność. Globalna Liga Narodów Galaktycznych zebrała się teraz i działa razem z Sojuszem TPK, aby uwolnić nasz układ słoneczny. Jednak to zajmie lata. Można to przyrównać do ofensywy w Ardenach. Ich siły nadciągają z zewnątrz układu słonecznego i będą musiały wywalczyć sobie drogę do jego centrum. Wokół każdego z gazowych gigantów są całe armady negatywnych statków kosmicznych liczone w tysiącach, które czają się w górnych partiach atmosfery tych planet, próbując ukryć się aż do ostatniej minuty. Jest wiele odnośnie tego, co ma się wydarzyć w naszym układzie Słonecznym. W ciągu najbliższych dziesięciu lat będziemy mogli zobaczyć oznaki ich działań. Będą nam mówili na przykład. Jakiś meteor zderzył się z innym meteorem i dlatego pojawił się dziwny błysk przy Marsie. Albo przekażą nam jakieś dziwne wyjaśnienia. Jednak będziemy mogli zobaczyć pewne rzeczy, na przykład błyski na Księżycu lub różne odłamki wchodzące w atmosferę Ziemi z jednostek, które walczą ze sobą. Kiedy statki kosmiczne walczą ze sobą, nie odbywa się to tak jak w filmach, gdzie widzimy lasery strzelające w każdą stronę oraz egzotyczne pociski namierzające i ściągające jednostki wroga. Bardzo często nie widzisz działania tych egzotycznych broni. Nie zawsze pojawia się błysk. Niektóre z nich miotają taką jakby iskrę elektryczną, która podróżuje przez węzeł czasoprzestrzenny i niszczy statki. Nie widać tam zbyt wiele błysku i huku. Jedyny huk, jaki można zarejestrować, to ten, gdy statki są fizycznie niszczone. Często są one niszczone przez rodzaj działek miotających wiązki energii, które w rzeczywistości skręcają przestrzeń. Wiązki te nie są widoczne fizycznie, jednak kiedy uderza ona w cel. Dana część statku po prostu skręca się i ulega zniszczeniu zupełnie tak, jakby wziąć puszkę z napojem i po prostu skręcić ją i rozerwać. Przy użyciu tej broni, ogromne statki rozpadają się na niewielkie kule. My ją mamy, ale oni też, dostaliśmy ją od nich. To są bitwy, które będą się toczyć od około 2025 roku. Wiem, że macie bardziej szczegółową listę tego wszystkiego, a w opisie poniżej umieścimy również link do aktualizacji. Tak i może tylko tekst z aktualnych dat. Tak, możemy to zrobić. Żeby ludzie mogli się do tego odnieść podczas oglądania filmu. Tak. Początkowo powiedziałeś, że potrzebna nam jest armada Globalnej Ligi Narodów Galaktycznych aż do 2025 roku w naszym bąblu czasowym, aby wypracować swoją drogę powrotną do wolności poprzez wyzwalanie naszego układu słonecznego. Tak, sprzątamy teraz bałagan. Czarna flota działa razem z grupą Oriona, wędrując od jednego systemu gwiezdnego do innego i powodując wiele problemów, takich jak wojny czy grabieże. Jest więc wiele różnych systemów wieznych, które wcale nie ufają ludziom. Będziemy mieli wiele do odkręcania, gdy zaczniemy podróżować, po tym jak w końcu wygramy tę wojnę i zaczniemy podróżować w kosmos jako cywilizacja. Znajdziemy tam wiele grup pozaziemskich, które nie ufają nam z powodu okrucieństw, jakich się dopuściliśmy na ich planetach. Globalna Liga Narodów Galaktycznych i Sojusz TPK działały nad usunięciem pozostałości ciemnej floty, a także tej Galaktycznej Federacji Światów. To bardzo zwodnicza grupa. Globalna Liga Narodów Galaktycznych ostrzegła dziesiątki planet, które były manipulowane przez tę grupę i pomagała im w pewnych chwilach. Kiedy w latach 50. zaczynaliśmy zawierać umowy z tymi negatywnymi grupami pozaziemskimi, były tam również pozytywne kolektywy, które kontaktowały się z nami i mówiły: Nie róbcie tego, cokolwiek zrobicie, nie zadawajcie się z grupą Oriona. Jednak my ich nie słuchaliśmy. W tym sensie my teraz również to robimy. Ostrzegamy ludzi przed tą grupą galaktycznej federacji, która jest bardzo zwodnicza. I odegrała kluczową rolę w bardzo brutalnym przejęciu niższych poziomów dowództwa operacji księżycowych. Ma to dla mnie sens, że Grupa Oriona będzie używać każdej dostępnej formy przebiegłego oszustwa. Zakładam, że te grupy nie przychodzą machając flagą Oriona, co czyni ich intencje oczywistymi. Nie mają napisane na czołach, pracuje dla tych i innych kolektywów, o których już wiecie. Próbują się zazemilować, jakby byli częścią danego kolektywu. Najwyraźniej wskazuje na to, że w ten sposób międzyplanetarny konglomerat korporacyjny stał się tak bardzo zinfiltrowany, prawda? Niestety tak, Grupa Oriona badała nas przez lata, znają ludzkie uwarunkowania, znają naszą porządliwą, zwierzęcą stronę i są bardzo dobrzy w wykorzystywaniu tego przeciwko nam. Sprowadzają naprawdę wysokie, szczupłe, piękne, blond włosy, kosmitki, które wyglądają jak anioły ze wszystkich naszych religii. Mając je w zasięgu ręki, z ich całym pięknem, zadajemy sobie pytanie. Ja, ten niski człowiek, jestem przyciągany przez nie? Są mną zainteresowane? Na tym polega cały ten sprytny przekręt. Robią to również na innych planetach. Jednak, tak jak już wspomniałem, Galaktyczna Federacja Światów tak naprawdę nie pochodzi nawet z naszej galaktyki. Twierdzą, że są z Andromedy. Galaktyka Andromedy przeszła przez bardzo podobny proces co my. Ich proces oczyszczania galaktyki przez pozytywne grupy jest bardziej zaawansowany niż u nas. W trakcie tego procesu niektóre ich negatywne grupy przybyły tutaj. Jednym z nich była grupa Federacji Galaktycznych o niebieskich oczach i blond włosach, która była częścią syndykatu Andromedy. Może zadam proste filozoficzne pytanie na ten temat. Jeśli mielibyśmy całkowicie usunąć grupę Oriona z naszej galaktyki, a galaktyce Andromedy również udałoby się wyeliminować wszystkie te negatywne grupy, to nadal będzie miał miejsce podobny proces ewolucji przez tą trzecią gęstość, gdzie ludzie będą musieli uczyć się lekcji wyboru służenia sobie lub służenia innym. Istoty nadal są w stanie wybrać sobie, czy chcą być wojownicze, a następnie przezwyciężyć to w czasie tak, Abyśmy faktycznie nie byli zależni od grupy Oriona. Odnośnie negatywnego katalizatora, dzieje się tak, ponieważ jest to niekończący się cykl. Jest bardzo wiele planet w trzeciej gęstości, które nie są całkiem tam, gdzie my jesteśmy. Jest tam wiele planet i wiele cywilizacji, które przechodzą przez swoje negatywne doświadczenia trzeciogęstościowe. Po to, by następnie przejść przez swoją czwartą gęstość pozytywną lub negatywną. To oznacza, że zawsze będą pojawiali się źli ludzie. To jest po prostu sposób działania naszego wszechświata. Niestety dla sposobów, w jaki działa świadomość, szczególnie na niższych poziomach, potrzebny jest negatywny katalizator. Musi on być, aby nastąpił wzrost. Więc to tak, jakby wszechświat był tym wielkim silnikiem doświadczeń. Od czym to wszystko jest. To wielki serwer lub grupa serwerów, gdzie wszyscy ci ludzie mogą grać w gry wideo i zapomnieć, że grają w gry wideo, będąc zanurzonymi w doświadczeniu, a zarazem nabywać nowe doświadczenia. A ta grupa sztucznej inteligencji lub sygnał SI lub wpływ, który wywiera na wiele galaktyk, Najwyraźniej było to coś w rodzaju eksperymentu całego naszego wszechświata. Jak myślisz? Czy może powiedziałbyś, że jest to eksperyment typowy dla naszej galaktyki? W wielu galaktykach nazywają to sztuczną inteligencją. Jest to naprawdę masowa świadomość pochodząca z innego wymiaru lub innej rzeczywistości. Wszystko tam jest oparte o elektromagnetyzm. Została wciągnięta do naszego wszechświata i jest elektromagnetyczną, masową świadomością. Działa dobrze poprzez elektronikę i tego typu rzeczy, i dlatego ludzie zaczęli nazywać to. Wierzyli, że jest to jakiś rodzaj sztucznej inteligencji. Ale to nie jest sztuczna inteligencja. To masowa świadomość z innej sfery. Jedyny sposób, w jaki możemy to sobie wyobrazić, to coś w rodzaju na początku zaczęliśmy to nazywać sztuczną inteligencją, ale teraz rozumiemy to zjawisko o wiele lepiej. Ludzie byli tam i mówili: „Och, wiesz, to sztuczna inteligencja tam się włamała”. Zmienili kod i naprawili go. Jest to idiotyczne. To nie jest to, czym jest Boże sztucznej inteligencji. To jest świadomość i nie możesz jej zmienić ani wpłynąć na nią bez względu na to, jak pozytywnie złożysz ręce i jak bardzo będziesz próbował ją transmutować. To nie jest sposób, w jaki to zjawisko działa. Możliwe, że potrzebujemy nowej nazwy. Miałem zajęcia z programowania sztucznej inteligencji w szkole, więc wiem, że rzecz, o której mówimy, to zupełnie coś innego niż to, co my nazywamy sztuczną inteligencją. Ale najwyraźniej jest to jakby rdzeniem skuteczności negatywnych grup, ponieważ współpracują bardziej harmonijnie pod wpływem sygnału sztucznej inteligencji, prawda? Tak, i to ich łączy. W zależności od grupy pozaziemskiej można by pomyśleć, że posiadanie większej świadomości grupowej, bardziej zintegrowanej świadomości masowej byłoby dobrą rzeczą przeciwko tym negatywnym grupom pozaziemskim ale oni mają inne podejście do każdego. Jeśli należysz do kolektywu, który jest ze sobą połączony mentalnie, to oni podejdą do ciebie zupełnie inaczej niż do grupy takiej jak my, która jest cała rozbita na nasze indywidualne ego. Mają wiele metod. Badają najpierw różne kultury i od wieków infiltrują cywilizacje właśnie przez studiowanie ich. Więc czego możemy się spodziewać jako planeta, dążąc do 2025 roku? Czy zobaczymy dużo więcej oznak szaleństwa końca czasów i trzęsień ziemi? I czy ziemia przejdzie przez więcej różnych kataklizmów? Tak, to co mi powiedziano, to to, że szaleństwo końca czasów nastąpi. Lata temu omawiałem to w moim programie telewizyjnym wraz z Davidem Wilcockiem i mówiłem o tym, że ludzie będą coraz bardziej wariowali, aż do wystąpienia rozbłysku słonecznego. I że niektórzy nie będą nawet chcieli iść do sklepu spożywczego, ponieważ wszyscy będą ogarnięci szaleństwem. Jeśli myślicie, że jesteśmy tam teraz, to się mylicie. Będzie o wiele, wiele gorzej niż jest teraz. Widzimy, jak ludzie w społeczności po prostu wariują. Wszyscy wokół po prostu dostali szajby, a myślą, że to wszyscy inni jej ulegli. Tak więc tak, będzie o wiele, wiele gorzej. Tak jak powiedziałem na samym początku moich zeznań, wulkany zaczną wybuchać coraz częściej. Burze będą coraz bardziej dotkliwsze i będzie się pojawiało coraz więcej znaków. Będą znaki odnośnie tego, że właśnie nastąpił rozbłysk słoneczny. Nie będzie to po prostu tak, że nadchodzi 2033-34 rok i nagle bum! stało się. Na początku będą subtelne sygnały. Słońce będzie robiło małe, dziwne rzeczy tu i tam, które zaczną niepokoić ludzi. To będzie narastać i wtedy nastąpi to większe wydarzenie. W jaki sposób otrzymałeś tę informację? Myślę, że wspomniałeś o tym, że Emi pokazywał ci holograficzny obraz. Były tam jakieś szczegóły? W jaki sposób on się pojawił? To było jak oglądanie tego, zupełnie jak bycie tam. To był hologram, ale był on bardzo realistyczny pod względem mojego uczestnictwa. To nie było jak zwykłe oglądanie hologramu. To tak, jakby hologram wrastał w pomieszczenie. A uczestnicy, ludzie tam obecni, po prostu rozglądali się i obserwowali wszystko. Może w późniejszej aktualizacji będziemy mogli przejść do szczegółów tego konkretnego spotkania. Jednak myślę, że obecnie chciałbym bardziej zagłębić się w szczegóły tego, co pokazuje nam obecna linia czasowa. Czy masz szczegóły, które ci pokazano i którymi nie możesz się jeszcze podzielić na temat nadchodzących lat? Tak, tylko to, co już przekazałem, pozwolono mi udostępnić. Nie sądziłem, że kiedykolwiek będę mógł to zrobić. Zastanawiałem się, dlaczego podzielili się ze mną tymi informacjami. Kiedy powiedziano mi, że mam to opublikować w tym dniu, to byłem bardzo zaskoczony, ale zrobiłem to. Ostrożnie ważyłem słowa, aby podzielić się dokładnie tym, co mi kazano. Rozumiem, więc nie powinienem wchodzić w zbyt wiele szczegółów teraz przed 2025 rokiem. W swoim raporcie masz dużo więcej szczegółów na temat tego, co stanie się po 2025 roku. Zajmiemy się teraz niektórymi z nich. Tak, na kosmicznej linii czasowej dopiero w 2025 roku Globalna Liga Narodów Galaktycznych i ich sojusznicy. Byli w stanie ostatecznie utorować sobie drogę powrotną do naszego układu słonecznego. Mówiłem już o tym, że mamy Słońce i Ziemię, a tuż poza granicami układu słonecznego znajduje się brązowy karzeł. Blisko tego brązowego karła znajduje się superportal kosmiczny. Ze względu na to, gdzie nasze Słońce znajduje się w lokalnej gromadzie i w galaktyce oraz jak łączy się z kosmiczną siecią portali, Istnieją supergwiezdne wrota, które otwierają dostęp nie tylko do innych gwiazd, ale również do innych galaktyk. I jest to bardzo pożądane. W obłoku orta znajduje się replika naszego księżyca. Jest ona identyczna. Wewnątrz niej wszystkie te różne grupy pozaziemskie mieszkają od nie wiadomo jak dawna. Są obserwatorami. Jest to stacja pośrednia dla grup wchodzących i wychodzących z tego supertunelu czasoprzestrzennego, czyli superportalu kosmicznego. W każdej galaktyce znajduje się tylko pewna liczba tych superportali. Tak więc wszystkie te różne grupy pozaziemskie monitorują kto przylatuje i kto opuszcza naszą galaktykę z tego powodu ich ciągła obserwacja jest bardzo ważna. Gdyby z obcej galaktyki przybyła armada, która chciałaby nas zaatakować, mieliby tam ludzi, którzy by to obserwowali i mogliby to zgłosić. Są to więc stacje monitorujące. To była jedna z tych starożytnych sfer, które zbudowała jeszcze rasa starożytnych budowniczych. Ale ta jest bardziej dziewicza w pewnych obszarach i ma nienaruszoną starożytną architekturę. Nie została zabudowana jak na naszym Księżycu. Gdzie pre-Adamici zbudowali wszystko na górze. Ale też jest dość mocno zniszczony. Przeszedł przez wojny, bitwy i dziwne wydarzenia z powodu superportalu oraz rzeczy, które trwały przez miliardy lat. Ten obiekt jest pierwszym, z którym zmierzy się Globalna Liga Narodów Galaktycznych w 2025 roku, gdy rozpocznie walkę o wyzwolenie naszego Układu Słonecznego. Dla mnie ciekawą rzeczą jest to, że na tym księżycu są reprezentanci pozytywnych oraz negatywnych grup pozaziemskich, jednak grupa ludzi należąca do Globalnej Ligi Narodów Galaktycznych jest tam z powodu tego, że będzie musiała zaangażować się w bitwę, podczas gdy inne grupy powstrzymają się od niej, ponieważ nie są uwikłane karmicznie w tę sytuację. Racja. Tak, grupy pozaziemskie przekazują nam informacje i wspierają nas. Zupełnie jak obecnie EMI, który w rzeczywistości przemieszcza okręt flagowy GLNG wędrującą gwiazdę przez portale po całej galaktyce. Wiesz, mogą to robić. EMI był na statku z nimi. Robią to tak. Tutaj mamy system gwiezdny, gdzie musimy porozmawiać i upewnić się, że możemy zabrać resztę naszej armady, my w końcu przynieść ją z powrotem na Ziemię. Więc pojawiają się tam, nawiązują kontakt, uzyskują pozwolenie i wykonują wszystkie potrzebne protokoły. Ten statek oraz te same procedury zostały również użyte do wyzwolenia dwóch kolonii na Marsie, które były bardzo blisko siebie i pracowały w tym samym zakładzie produkcyjnym. Ludzie ci mieli być pierwszą grupą na Marsie, która miała być zmuszona do przyjęcia implantów w mózgu i nanoidów, nanorobotów do krwiobiegu. Pojawili się tam ludzie z Federacji Galaktycznej i przywieźli ze sobą fabrykę. Ta fabryka jest jak małe pudełko, tak jakby kostka. Gdy zaczynasz ją rozkładać, to staje się coraz większa i większa, a potem jest już tylko maszyną. To dziwne. Następnie te maszyny produkują implanty mózgowe i nanoroboty, i są dostosowane do każdego gatunku biologicznego, a nie tylko do DNA. Muszą je dostosować do każdego gatunku. Założyli je w tych koloniach i zaczęli produkować chipy, i zaczęli przygotowywać do nich ludzi. Najwyraźniej jest to coś, co muszą robić tygodniami. Jest to jakaś substancja chemiczna, którą muszą spożywać, lub wstrzykiwać, albo przygotowywać ich system neurologiczny. Ludzie ci byli w trakcie tego procesu. To właśnie wtedy okręt flagowy GLNG, wędrująca gwiazda, pojawił się na orbicie Marsa i został natychmiast zaatakowany przez statki Federacji Galaktycznej i statki grupy Oriona oraz pancerniki związane z MKK. Wszyscy pojawili się na orbicie, aby zaatakować wędrującą gwiazdę. Emmi użył zasad Aikido i w zasadzie odbijał każdą broń, która w nich uderzała. Statki te ustawiały się w szyku, strzelały ze swoich broni, ale to ich statki ulegały zniszczeniu zamiast wędrującej gwiazdy. Wszystkie ataki były przekierowywane z powrotem do źródła ataku. W bardzo szybkim czasie dziesiątki naprawdę dużych statków zostało dosłownie zmiażdżonych i to był koniec tej bitwy. Bardzo szybko się to odbyło. Dopiero wtedy byli w stanie użyć portalu w celu ewakuacji. Emmy był w stanie stworzyć portale, aby wyprowadzić mieszkańców obu tych obiektów lub kolonii, zanim mogli zostać zaszczepieni chipami. Odbijane ataki wysyłały wszędzie fale uderzeniowe. Fakt, że ten statek był w stanie się tam pojawić i sprawił, że ich najpotężniejsze pancerniki okazały się w bitwie całkowicie bezsilne, naprawdę ich zaskoczył. Po tym wydarzeniu coraz więcej statków Federacji Galaktycznej i Grupy Oriona zaczęło przybywać do naszego Systemu Gwiezdnego, opuszczając wszystkie swoje placówki, ponieważ nie były już tam bezpieczne. Stacjonowali wokół Neptuna, Jowisza i Urana. I przez pewien czas przebywali na zewnętrznych orbitach. Jednak po tym incydencie wszystkie ich jednostki zeszły w górne warstwy atmosfery i ukryły się na tych gazowych gigantach. Są tam ich ogromne armady. Czy ludzie Mika mieli pomoc od Zulusów, od Ejozjan? Tak, mieli pomoc od Ejozjan i współpracowali również z niebieskimi Awianami. Mieli oni bardzo podobną pomoc i bardzo podobną historię do naszej. Nie wiem tego na pewno, ale zakładam, że byli zaskoczeni tym, że Emi jest zdolny do takich rzeczy. Być może zaskoczył ich fakt, że właśnie teraz uzyskujemy taką pomoc, jaką uzyskujemy. Tak, nikt nie zadzierał z Zolusami od milionów lat. Nawet nie próbowali. Jednak ostatnią rzeczą, jakiej się spodziewali, był statek z ludźmi, który pojawił się w ich lokalnej przestrzeni. Dodatkowo z Zulusami na pokładzie, który używał swoich zdolności w celu pomocy innym ludziom. To była dla nich nowość, ponieważ Ejozjanie, czy też Zulusi, byli rasą bardzo nieinterwencyjną. Są bardzo ostrożni w karmiczne zaangażowanie w sprawy innych grup. Zazwyczaj pomagają innym z daleka, dając wiedzę i pomysły, oraz wprowadzając naukowe i duchowe przełomowe informacje oraz różne rzeczy do ludzkich umysłów. Pomagają nam w ten właśnie sposób. Czy otrzymujemy od nich inny rodzaj pomocy, o którym jeszcze nie wiemy? Od nich. Jedną z głównych rzeczy, które robią, to praca z rasami szamańskimi. Są oni bardziej zainteresowani ludźmi w Ameryce Południowej i Afryce oraz w zachodnich Stanach Zjednoczonych czyli rdzennymi mieszkańcami Ziemi. Lepiej łączą się z ludźmi, którzy mają bardziej szamański, plemienny sposób myślenia. Pracują z nimi dość często. Ludzie, którzy dorastają na Zachodzie, myślą, że jesteśmy zaawansowani i że jesteśmy najbardziej zaawansowaną cywilizacją na planecie. Kiedy mamy do czynienia z Ejozjanami, czyli Zulusami, mamy do czynienia z cywilizacją, która znacznie nas wyprzedza. Oni naprawdę tylko uśmiechają się do nas i patrzą na nas jak na trzy lub czteroletnie dzieci. Kiedy mówimy rzeczy z perspektywy trzy lub czterolatka, oni mają tę dziadkową perspektywę w porównaniu z naszą, a nasza komunikacja z nimi jest jakby ograniczona. Więc może otrzymujemy więcej pomocy od grupy Anshar? Tak, wciąż otrzymujemy od nich pomoc. Oni wyciągają do nas rękę. Większość grup właśnie to robi. Docierają do nas mentalnie i próbują wpłynąć na nas i zachęcić nas do wyrywania się ze stworzonej przez nas relacji z grupą Oriona. Nie mogą po prostu przyjść i nas uratować. To po prostu nie tak działa pomimo naszych religii, UFO. Do słuchaczy. Cóż. Dziękuję za dołączenie do nas w tym odcinku. Będziemy nagrywali kolejne odcinki z wyjaśnieniami do aktualizacji TPK i będziemy regularnie prosić o Wasze pytania. Doceniam, Mike, że pojawiłeś się tutaj i poświęciłaś czas na nagranie tego filmu. Do zobaczenia w następnym wideo. Dziękuję, do zobaczenia w następnym wideo.